Trenerze, no zmieniło się trochę od poprzedniego sezonu. Przybył właśnie trener jako takie doświadczenie z futsal ekstraklasy i chyba pierwsza taka niespodzianka, 3 punkty wywiezione z trudnego terenu, z Kartuz. To znaczy na pewno trudny teren, tak, tu się zgodzę, czy niespodzianka, może nie do końca. Graliśmy może nie dzisiaj w pełni futsal taki, jaki sobie założyliśmy, aczkolwiek styl gry i efekt końcowy był taki, jaki zakładaliśmy, także no cieszy nas to, że wygraliśmy. Mieliśmy ciężkie momenty w tym meczu, potrafiliśmy w odpowiednim czasie wrócić, także czy niespodzianka, nie wiem, ale gdzieś tam to zwycięstwo widzieliśmy w ten dzisiejszy przyjazd, także bardzo się cieszymy z tego powodu. Często tutaj kartuzianie właśnie, mimo iż nawet przegrywali, to potrafili odwrócić losy tego spotkania. Czy nie obawiał się trener, że tak będzie też w tym spotkaniu, gdy po tej dwubramkowej przewadze kartuzianie odrobili straty, ale wam udało się jednak strzelić tę decydującą bramkę? Udało nam się, tak. Kartuzy wróciły do meczu dosyć szybko w drugiej połowie, ale też w odpowiednim momencie strzeliliśmy bramkę na 4-3 w takim dosyć newralgicznym momencie i gdzieś tam później ta gra już była poukładana bardziej. Postawili ciężkie warunki, na pewno lepiej się czuli na tej hali. Także no myślę, że mecz w dwie strony równie dobrze mogło być, zakończyć się remisem. Też byłby to sprawiedliwy wynik. Cieszymy się ze zwycięstwa, także na spokojnie możemy teraz wracać do domu. Czego trener będzie oczekiwał od swojego zespołu w tym sezonie, od swoich zawodników? Jakie macie cel na obecny sezon? Celem jest na pewno poprawa pozycji z poprzedniego sezonu, wdrożenie nowych zawodników, bo i przyszedł Przemek Michalski, Bartek Banasik, także zgranie się. Z każdym meczem kolejnym powinno to lepiej wyglądać. Co przyniesie ten sezon, zobaczymy. Nie ma w tej lidze naszej zdecydowanego faworyta. Tu każdy zespół będzie chciał się znaleźć w topowej piątce czy trójce, także z czasem, z kolejnymi meczami na pewno będziemy czuć się pewniej i będziemy mogli patrzeć gdzieś tam, mam nadzieję, optymistycznie w górę tabeli. Dziękuję bardzo. Każda inauguracja przed własną publicznością nie wyszła, mimo iż zaczęliście tak jak w Łodzi, czyli przegrywaliście po pierwszej połowie, no to dzisiaj jednak 3 punkty pojechały z drużyną gości. No niestety. Nie udaje się na razie, sami strzelamy sobie bramki, znowu dwie, to samo co w Łodzi, tym razem się nie udało odbić, no dużo pracy, dużo pracy, szczególnie w grze obronnej, to nie jest kwestia szczęścia, to są indywidualne błędy, no niestety, no przykro tylko, że taka duża liczba kibiców, no i nie dajemy rady, no trzeba pracować właśnie dla tych ludzi. Zaskoczyli was dzisiaj goście tym ustawieniem, obroną, nie radziliście sobie z tym, czy może to po prostu po waszej stronie te błędy indywidualne jakby zadecydowały? Nie, no na pewno gratulacje dla drużyny Obornik. Bardzo dobrze grali w obronie, dobre ustawienie, konsekwentne. No nasza taktyka była od początku znana. Mieliśmy po całości złapać, zmęczyć przeciwnika i wyprowadzić szybko ciosy. No się nie udało, niestety. Macie świadomość, że ten drugi sezon dla was może być cięższy niż ten pierwszy, kiedy z takim entuzjazmem wchodziliście do tej pierwszej ligi futsalu? No na pewno, drużyny już znają nas, znają naszą taktykę, trochę zmian, kilka nowych twarzy. Na razie nie wychodzi, ale wszystko jeszcze można dograć i myślę, że będzie lepiej, na pewno. Tego życzymy, dzięki bardzo. Dzięki. Trenerze, nie udała się inauguracja przed własną publicznością, chociaż tak jak w spotkaniu z Łodzią przegrywaliście po pierwszej połowie, tak było i dzisiaj, udało wam się odrobić straty, no to jednak 3 punkty pojechały z obornikami. No tak, doszliśmy na 3-3. Chcieliśmy uderzyć i strzelić tą bramkę na 4, niestety nam strzelili. Cały czas się źle trochę przesuwamy w obronie i zamiast trzymać do końca, to przesuwamy nie tak jak trzeba. No i dostaliśmy tak 4. bramkę, gdzie tam Michał poszedł nie blokować strzała, zamiast zostać z zawodnikiem, no i wyszło jak wyszło. Czy spodziewał się trener, że goście postawią aż taki opór, bo w zeszłym sezonie nie mieliście problemów, żeby dwukrotnie z nimi wygrać? Oczywiście, że się spodziewałem. No to nie jest zespół, który gdzieś tam walczył o utrzymanie, tylko jest w tym środku tabeli i no można było się spodziewać, że tutaj łatwo nie będzie. Przyjechali, walczyli i wywalczyli to, co chcieli. A czy uznaje dzisiejszy wynik trener za taki wypadek przy pracy, czy jednak uważa trener, że ten sezon będzie trochę inny niż poprzedni w wykonaniu swojej drużyny? Znaczy myślę, że to liga zweryfikuje, czy to był wypadek przy pracy, czy jesteśmy tyle słabi tak naprawdę, bo nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ja też do końca nie wiem, wydaje mi się, że nie znam zasad futsalu, bo 6. faul to jest, trzeba zabić zawodnika, żeby gwizdnęli, gdzie tutaj jest, im 3. faul gwizdzą z niczego, nam 6. faulu nie gwizdzą, gdzie są 2 ewidentne. No ale mówię, no, jeżeli nas nie zabiją, to nam nie gwizdną tego przedłużonego, a wydaje mi się, że 2 nam się dzisiaj ewidentnie należały.
Dziękuję bardzo. Mikołaj, zostałeś wybrany zawodnikiem spotkania. W zeszłym sezonie wasza drużyna nie wywalczyła nawet punktu z Kartuzami, ale widać, że ten nowy sezon to jest dla was jakby nowe rozdanie i walka o zupełnie nowe cele. No tak, w każdym sezonie staramy się uzyskać jak najwyższe miejsce w tabeli. Nowy sezon, no, nowi zawodnicy, nowy trener. Gdzieś tam mieliśmy trochę roszad w przerwie, ale myślę, że od tego pierwszego meczu jesteśmy optymalnie przygotowani i do każdego meczu podchodzimy optymistycznie. I w każdym meczu staramy się zgarniać 3 punkty. Dzisiaj się udało i myślę, że dobrych nastrojach będziemy wracać do domu. Jeśli chodzi o taktykę, chyba też ona, te założenia taktyczne wam wyszły, bo od początku spotkania staraliście się właśnie bronić i szybko kontrować rywali, którzy mieli problemy z waszą obroną. No tak, ja już nie zliczę spotkań, w których graliśmy pięknie, ofensywnie, utrzymywaliśmy się na połowie przeciwnika, tworzyliśmy liczne sytuacje, a mecz się kończył i schodziliśmy z porażką i dzisiaj sobie założyliśmy, że zagramy nieco inaczej, troszeczkę niżej i będziemy polowali na te kontry. 4 bramki zdobyliśmy, więc myślę, że to jest dobry rezultat. Był taki moment spotkania, kiedy obawialiście się, że może rywale was dogonią, bo tak jakby w końcówce wydawało się, że już tylko skupiliście się na obronie, a rywale coraz groźniej was atakował. No to prawda, gospodarze gdzieś tam od na początku tej drugiej połowy narzucili nieco wyższe tempo. Troszeczkę się zaczęliśmy gubić, natomiast my gdzieś konsekwentnie graliśmy swoje, gdzieś dobrze się asekurowaliśmy, pomagaliśmy sobie wzajemnie na boisku i też na ławce. Było dużo pozytywnych podpowiedzi i to się przerodziło na dobry rezultat. Dzięki bardzo. Dziękuję.